was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Hej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Ja dzisiaj zaczynam dzień od śniadania, jak zwykle. Dzisiaj na śniadanie przepyszna jajeczniczka, prawie wiejska, ale za to ze szczypiorkiem na masełku i z moim ukochanym chlebem. Ten chleb po prostu jest moim odkryciem roku, bo już nie będę przesadzała, że życia, ale odkryciem mojego pobytu w Lesznie. Tam trochę więcej mi się skroiło szczypiorku, więc zostanie na potem. On tu się przyda, a ja tymczasem uciekam zajadać na czarnym talerzu. Coś Wam o tym talerzu za chwilę powiem. Do osiedlowego nie wolno iść głodnym, a ja właśnie jestem przed obiadem, więc kupiłam moje ulubione wafle ryżowe z czekoladą deserową. Ale tym razem sięgnęłam też po paluszki beskidzkie o smaku wędzonego bekonu. Nie wiem, czy to będzie dobre, to tak na dwoje babka wróżyła, może być super, może być porażka. Zaraz to przetestujemy. I wzięłam czosnek niedźwiedzi, bo kto mnie dobrze zna, z internetu oczywiście, to wie, że ja kocham czosnek niedźwiedzi. A ja poleciałam tylko po jogurt naturalny i po ogórki. Ale jeszcze złapałam kapustę na Kolesława, bo zrobię ją dzisiaj wieczorem na jutro do obiadu. No i oczywiście moją ulubienicę, natkę pietruszki. Więc ja zabieram się za obiad. Zaraz Wam pokażę, co będę jadła i do czego mi te ogórki z jogurtem. A potem się widzimy pewnie na jakiejś dobrej kawie. Proszę bardzo, dzisiaj mamy taki obiadek. Uwielbiam, kiełba. Przesmażona na patelni, do tego dużo sosu, no i na razie dwie kromeczki chleba, ale to się może jeszcze zmienić. Dobra, ja pojadłam i miałam Wam powiedzieć coś o talerzu. Słuchajcie, talerz czarny absolutnie odradzam. Wiecie, co ja miałam, jak byłam w Ikei, bo to jest talerz z Ikei. Zobaczyłam te talerze, zobaczyłam, że cena jest w miarę spoko i takie miałam przez chwilę szaleństwo. Kurde, a może by sobie tak wymienić? Może sobie pierdutne, wszystkie czarne, tam jeszcze były kubki, małe talerzyki, miseczki. To już tak nie, ale pomyślałam, taki komplet obiadowy czarny, no ładny. Te moje białe już takie znudziły mi się, ale ktoś tam nade mną czuwał i powiedział, idź kobieto do przodu, idź dalej, nie będziesz teraz talerzy darła. One by leżały u mnie pod śmietnikiem, ale ktoś cieszyłby się też krótko, tak jak ja. To jest talerz, który... A zawsze jest brudny. On wychodzi ze zmywarki, jest brudny, on jest myty ręcznie, jest brudny, on leży w szafce, jest brudny, on jest po prostu zawsze wyciapany, wymaślany, wybrudzony i wygląda tak, jakby ktoś na nim wcześniej jadł. Więc teraz pomyślcie, że kogoś częstujecie obiadem na przykład, czy jakieś kanapki mu podajecie na takim talerzu. To normalnie by trzeba było tak jeszcze doczyścić przed wejściem do pokoju. Żartuj. Ale tak, więc ja mam tylko jeden, na pewno się niedługo zbije, wiecie jak jest. Śniadanie było pyszne, jajeczniczka z czterech chyba jajek, bo już nie pamiętam. Ja zazwyczaj jem teraz od wielu tygodni jajecznicę na śniadanie ze szczypiorkiem, na kiełbasce, na pomidorze z cebulą albo na samym maśle. Uwielbiam. Jest szybka, jest białko. No i ja przede wszystkim nie jestem długo głodna po takim śniadaniu, a to właśnie o to chodzi. Chociaż teraz właśnie dojadam sobie puszkę ananasa. Ale kupiłam te ananasy, wiecie co, nie popatrzyłam i są te pokrojone w drobne kawałki. Nie lubię takiego ananasa, bo on jest taki wodnisty i to jest... To już nie jest ten smak. Ja lubię takiego, wiecie, krążka sobie wziąć i po prostu sobie zjeść. Ale te puszki mi się zawsze kojarzą z moim ojczymem, bo Wam już niejednokrotnie opowiadałam, jak na końcówce lat 80. nawet, bo to tak jeszcze zanim 90. stuknął, no to mój ojczym przywoził takie właśnie puszki ananasów, brzoskwin, soki w kartonie, gumy te takie rozpuszczalne, różne takie cukierki, u nas tego nie było. Ja po prostu, jeśli chodzi o to, to ja nie lubiłam, jak on wracał, ja wolałam, jak on wyjeżdżał, ale to była jedyna rzecz jako dziecko wtedy, która sprawiała, że jednak taka była mała iskierka, że jednak się cieszyłam, bo on zawsze, wiecie, nie miał żadnych walizek, tylko miał takie wory, dwa, i z tymi worami wracał takie wory, nie jak na ziemniaki, tylko takie marynarskie wory. I w tych worach miał ciuchy, wszystko, w jednym miał zawsze jakieś tam ciuchy, coś tam, a drugi wór był właśnie z dobrociami. I on tego bardzo dużo przywoził, więc to po prostu, wiecie, ja częstowałam koleżanki, brałam do szkoły i wtedy jeszcze tego nie rozumiałam, ale wiecie co? Już wtedy było to mocno zauważalne, jak
ja byłam wyposażona w te wszystkie rzeczy, ilu ja wtedy miałam kolegów, ile koleżanek więcej. Każdy mnie wtedy tak bardzo lubił i bardzo się interesował znajomością ze mną. Jakimś dziwnym trafem, kiedy tych rzeczy nie było, to tak wiecie, każdy żył swoim życiem, nie? No tak w życiu jest często, że otaczamy się wieloma ludźmi i oni nas lubią, kochają, są dla nas mili, bo mają interes. A kiedy tego interesu nie ma, to zostają tylko ci prawdziwi. A ja właśnie wróciłam z paczkomatu i przyniosłam to oto wielkie pudło, wielkie jak wielkie, ale czarne. I słuchajcie, co jest w tym pudle, to ja Wam zaraz pokażę. Ale zanim to zrobię, to może zrobimy sobie małą przebitkę na Waszego ulubieńca tego kanału. Jest i czuję się dobrze. Bruno, otwórz oczy, bo powiedzą, że podstawiona maskotka. Nie no, oczywiście żartuję. Dobra, to ja pędzę po nożyczki i przechodzę do mojej ulubionej czynności, czyli nielubianego rozpakowywania paczek. Ale, już prawie mamy i spójrzcie, co to jest. No wydatek, taki mały wydatek, na co? Na lampę. No, ktoś mi rozbił, więc mi fundnął, ale to był zupełny przypadek. Dobra, wiadomo o co chodzi, nie ma przypadków, bo po prostu potrzebowałam widocznie nowej. Ja używam takiej lampy, więc gdyby ktoś był ciekawy, no to proszę bardzo, zakupiona jak zawsze na Allegro. Najważniejsze, że świeci. Parasol trochę jest taki przyduszony, ale to się wszystko da naprawić. Ładnie sobie go naciągnę i będzie. Więc słuchajcie, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że pierwsza rzecz, wypadki się zdarzają i to był taki śmieszny wypadek. Miałam gościa i ten gość niestety, ale wszedł w kabel i no, próbował ratować, to leciało, nie wiedział co się dzieje i jak pierdutnęło, wiecie, to był taki huk. A ta lampa mi się rozbiła już chyba trzeci raz, ja sama już dwa razy rozbiłam. Więc to nie wiem, to jest trzecia albo nawet czwarta. Jedną chyba też wymieniłam, bo się jakby, wiecie, ściemniała, już za bardzo po prostu była wykorzystana. Ale to była taka, słuchajcie, mnie to tak śmieszyło, bo wiedziałam, że to nie jest jakiś wielki koszt i bezproblemowo to zamówię. Ale mina człowieka, który Wam coś zbije w domu, jest po prostu bezcenna. I gdyby wtedy mieć aparat w dłoni i takie, wiecie, porobić klik, klik, klik zdjęcia, to po prostu byłoby złoto. No, więc tak, ja mam nową lampę, mam nowe paluszki, które już zjadłam, skosztowałam, ale wezmę jeszcze jednego z Wami i powiem Wam tak. Nie mam pojęcia, ponieważ one w ogóle nie mają smaku. One nie mają smaku paluszków, nie są słone, nie mają smaku bekonu. Ja bym tutaj wyczuła najbardziej cebulę, ale to taką, wiecie, piąta woda po kisielu. No i nie robią tego, co ten ostatni paluszek, nie? Patrzcie się, nie leci dym. A przy tym ostatnim z solą leciał. Więc ja zdecydowanie nie polecam i będę kupowała te słone. Coś ja taka dzisiaj oliwkowa jestem, nie wiem, może ta lampa, może jest inna. No zobaczymy. W każdym razie podoba mi się ten look, taka brzoskwiniowa. Zaraz będzie ktoś pytał, Aniu, co to za fajny podkład? A to ten sam, ciągle ten sam. Może o tej bluzy też trochę, nie? Chociaż powiem Wam, że coś się wypogadza i słoneczko jakieś, znaczy nie, słoneczka to nie ma, nie wiem gdzie widzę słoneczko. Ale niebieskie niebo widzę i białe chmurki. Mam tak do połowy rolety ściągnięte, więc może tak się tutaj od tej bluzy zrobił taki brzoskwiniowy kolorek, ale to nic. To nawet i lepiej. Będzie, że jestem opalona, bo ja taka blada zawsze jestem. Zapomniałam w ogóle, że mam kawę w czarnej filiżance, tak, tej samej od kompletu, od talerza, ale też mam tylko jedną i... Ale filiżanka jest spoko, także filiżanki polecam. Filiżanko kubek, ona taka dosyć duża jest. Chociaż wiecie co... Taka czarna to taka jest, nie wiem, ja zdecydowanie wolę jakieś kubki ładne z Pepco czy z Action w coś tam, bo one mi się zawsze tak kojarzą, a to z wiosną, a to z zimą, a to z jesienią. Dobra, już teraz bredzę. A ta czarna to taka czarna, elegancka. Ktoś ostatnio napisał mi, a kojarzę w nick, że czarne panele tam w pokoju i że to się kojarzy dziewczynie z żałobą. A ja nie mam czegoś takiego, wiecie, że mi się coś kojarzy z żałobą, bo ja żałoby nigdy nie noszę. Znaczy, nie nosiłam. Bo dla mnie czarne ciuchy czy czarne rzeczy są zawsze fajne, ja lubię czarne rzeczy, więc... A też
Nie miałam czegoś takiego, że na przykład zmarła mi mama i ja nosiłam się na czarno. Oczywiście, że były wtedy, wiecie, byli też ludzie, którzy mieli dużo do powiedzenia, a to, że nie płakałam na pogrzebie, przecież widzieli, nie? A to, że nie noszę żałoby. No i tak to właśnie jest, słuchajcie, z tymi ludźmi. Oni się zawsze przypierdzielą i oni sobie zawsze stworzą swoje historie. A najgorsze jest to, że w te historie i teorie to oni wierzą. Bo to nie jest tak stworzone, o, tylko to w głowie tam siedzi, to się nakręca, napędza i potem takie historie się wierzy. Ale wiecie co, ja często mam takie przykłady, że o czymś mówię i to są żarty i jak nie dodam, że to jest żart, to na przykład zdarzy się taki komentarz, że ktoś w to uwierzy. Na szczęście mam ogrom cudownych widzów, którzy nawet pisali do mnie też prywatnie, bo ci, którzy mieli swoją teorię, też postanowili napisać w wielu przypadkach prywatnie i tam było, wiecie, ty taka, ty sraka, jak mogłaś, wiedziałam, że tak kiedyś zrobisz, gdzie jest pies? Słuchajcie, ja to się bałam, że w ogóle tutaj przyjedzie jakieś towarzystwo zwierząt i zaczną mi robić przeszukanie z nakazem. Ale myślę, że jakby weszli, to Brunek by ich od razu przywitał. No, Brunek jest ze mną i z Brunkiem jest wszystko w porządku i nic się z nim nie dzieje. Natomiast teraz Wam chciałam zwrócić uwagę właśnie na to, jak ludziom się wydaje, że coś wiedzą. Jak często mam jakieś komentarze czy jakieś hejty i ktoś wie o mnie, wie co ja myślę, dlaczego ja nie pracuję, albo dlaczego pracuję, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Ja, kurde, nie wiem, czy jestem już przyzwyczajona do tego, że mam to totalnie, od dawna mam totalnie gdzieś ludzką opinię takich osób, którymi nic mnie nie łączy i są dla mnie obcymi ludźmi, to naprawdę taka opinia dla mnie nie istnieje. Im się wydaje, że to jest opinia, która może, nie wiem, mnie urazić, zrazić, a ja mam to centralnie, nawet nie tam, gdzie bym miała wszystko, bo wiecie, ile ja tam pomieszczę, nie? Ostatnio schudłam, to już mam mniej miejsca. Ale chodzi mi o to, że ludzie myślą, na przykład jest cudowny taki przykład, że jak się nie ubierasz w jakieś firmowe rzeczy, nie nosisz drogich torebek i tak dalej, to ludzie myślą, że nie masz kasy. I często jest tak, że właśnie ktoś, kto ma kasę, a jeździ autem, nie wiem, za 10 tysięcy, to jest uważany za biedaka, a na koncie ma bańkę, albo i lepiej. A ludzie ciągle myślą, że jeżeli ktoś jest bogaty, to musi się tym obnosić, musi się odpowiednio ubierać, mieszkać w odpowiednim miejscu, musi być lans, musi być pokazówa. No, wiecie, czasem ktoś jest ubrany naprawdę zajebiście, ma super mieszkanie czy dom, jeździ fajnym autem, ale na koncie ma zero i jeszcze do tego jest na minusie i spłaca ogromne kredyty, bo dużo osób właśnie w ten sposób żyje. Oczywiście, że są ludzie bogaci i stać ich na wszystko i sobie żyją na pełnym luzie, ale też są takie sytuacje, że ktoś właśnie, nie wiem, jest znaną osobą i on musi się pokazać, musi mieszkać w takiej i takiej okolicy, bo to jest prestiż, bo to, bo tamto. A ludzie nie zauważają, nie umieją zauważać w swoim życiu prostych rzeczy i nie umieją się cieszyć z tych prostych rzeczy i wydaje mi się, że potrzebują coraz więcej i więcej. Ja o tym setki razy mówiłam, ale do niektórych to po prostu nie trafia. I to tak jak z tym Brunkiem. Bardzo dużo osób pisało do mnie prywatnie. Aniu, chociaż takie komentarze też były. Aniu, no oczywiście, że Brunek jest z tobą, no jestem pewna, żebyś mu nic nie zrobiła i to było tak, wiecie, tak naprawdę nie na podpłucha, żebym ja się tu wygadała czy coś, tylko ci ludzie po prostu doskonale wiedzą, bo wiecie, bo to też często tak jest, że jak my kogoś o coś oskarżamy, to się też nie bierze znikąd, tylko dla nas to jest naturalne, że no tak można zrobić, nie? Więc po prostu, jeśli dopuszczamy do siebie taką ewentualność, że no i istnieje taka ewentualność, to bardzo prawdopodobne, nie zawsze tak jest, że też byśmy tak zrobili. Bo jeśli ktoś, dla niego jest to abstrakcja, to nawet tak nie pomyśli, nawet nie założy takiej rzeczy. Ja rozumiem, że wiele osób się naprawdę martwiło i tu naprawdę to rozumiem, ale słuchajcie, zrozumcie też mnie, że ja przez jakiś czas też nic nie mówiłam, bo chciałam zobaczyć, ile jeszcze niektórzy ludzie są w stanie wyrzucić z siebie tego jadu, obrazić drugiego człowieka bez żadnych dowodów, bez żadnych podstaw, po prostu. No i jak się okazuje, można, naprawdę można. Ale wiecie co,
to nie jest moje, ani niczyje inne, tylko po prostu tych ludzi. I ci ludzie po prostu tacy są. I z tym trzeba się pogodzić, no to trzeba zrozumieć, że jeżeli ktoś nas obraża, rani, to tylko dlatego, że on taki po prostu jest. Ale co nas to interesuje? Zupełnie nic. I tu Wam chciałam tylko zwrócić uwagę na pewną bardzo istotną rzecz. Żebyście nie wierzyli we wszystko, co widzicie w internecie, bo ja już od dawna nie wierzę. I to nie dlatego, że pokazuję Wam tak, czy prawda, czy nieprawda, tylko nawet jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, inne rzeczy internetowe. Już tutaj odejdźmy od internetowe, czy telewizyjne, odejdźmy tu nawet od vlogów i YouTube'a. Nie można wierzyć we wszystko, co się widzi, bo ludzie zawsze nam pokażą to, co chcą, powiedzą nam to, co chcą i mogą tworzyć też, youtuberzy też mogą tworzyć różne historie. I tak naprawdę ja tu wcale nie muszę mieszkać od jakiegoś czasu, ja tu mogę tylko przychodzić i nagrywać filmy, a nikt o tym nie wie. Wiecie, nie mówię, że tak jest, bo zaraz powstaną nowe teorie, ale naprawdę to jest rozrywka. Tu przychodzicie na kawkę, włączacie, możecie przewinąć, możecie wyłączyć, nie musicie oglądać do końca, możecie tu już nigdy nie wrócić. To ma być po prostu chwila Waszego jakiegoś relaksu, jeżeli Wam się podoba, jeżeli lubicie mnie słuchać. No i ludzie, którzy nie lubią mnie, zaprzeczają sami sobie. Wkurzam ich, jestem beznadziejna, ale mimo to mnie oglądają. I najlepsze jest to, że to są moi najwierniejsi widzowie. Oni oglądają od deski do deski, robią najlepsze wyświetlenia. Więc to się trzeba zastanowić nad sobą w takim wypadku, nie? No właśnie. Dziewczyny i chłopaki, paluszki mi nie posmakowały, ale mam jeszcze wafle. Znikam zaraz, idę do Lidla, bo już nie wiem, czy mówiłam, czy nie mówiłam, ale muszę sobie właśnie ogarnąć jeszcze lodówkę. Więc w ogóle ją chcę posprzątać, bo już wymaga tego. No i parę rzeczy kupię. Nie mam jeszcze listy, więc pewnie stworzę, bo jak pójdę bez listy, to wiecie, jak to się skończy. Ale ja teraz, wiecie, jest ciepło, więc pozwalam sobie na lodziki. Tak jak zresztą mówiłam, że lody będę jadła bezkarnie w lecie i na wiosnę. I nie interesuje mnie, czy one mają cukier, czy nie. To jest jedyna rzecz, na którą sobie będę pozwalała. Ale wiecie, no, w Lidlu są te śliwki w czekoladzie, nie? Więc muszę tak wejść, żeby ich nie widzieć. Ewentualnie pójdę tak przez chwilę i może z tej alejki nic nie będę potrzebowała, więc może mi się tak jakoś uda i szybciutko wyjdę. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.